słyszy się, że nauczyciele obawiają się publicznie występować, mówić. Mówi się, że bo będą zwolnienia, a przykładem tego jest chociażby nauczyciele twierdzą, że jeśli będą się głośno wypowiadać, to zostaną zwolnieni. I nie jest to gołosłowne stwierdzenie, ponieważ jeden z wójtów, nie chciałabym dzisiaj wymieniać nazwy gminy, na zapowiedź referendum strajkowego zapytał, ilu jest członków związku, do dyrektora szkoły i stwierdził, to należy ich zwolnić. Zapraszam do oglądania łomżyńskiego tematu. Oświata to teraz temat głośny i modny. Związek Nauczycielstwa Polskiego szykuje strajk. Opowiem kilka zdań i o strajku, i o związku, i o sytuacji, jaka jest na rynku łomżyńskim.